Sponsorem programu ZEW Natury jest firma Incorsa, dystrybutor broni marki Benelli. Udane zakupy na polowanie zrobisz u naszego sponsora. forhunting.pl. Przede mną pięknie wschodzące słońce zapowiada, mam nadzieję, wspaniały dzień. Gorąca atmosfera wśród uczestników dzisiejszego polowania w Kole Lis w Liskowie. W tym okresie kalendarz polowań jest naprawdę mocno ograniczony, ale jest polowanie, które jest naprawdę bardzo fantastyczne i bardzo emocjonujące. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na takie właśnie zbiorowe polowanie. Polowanie na pióro, na bażanty. Oczywiście zwracać uwagę na flanki. Dziękuję i tutaj kwestii organizacyjnej w porozumieniu zaraz z łowczym i z prezesem myślę, że się podzielimy na dwie grupy. Oczywiście ja jedną grupą mniejszą wybiorę się tu z kolegami na jakieś tam miejsca bytowania tych bażantów. Więc myślę, że na chwilę możemy się rozejść i dziękuję kolegom za przybycie. Jesteśmy już po rozprowadzeniu myśliwych. Z racji dużej ilości uczestników w dzisiejszym polowaniu, łowczy podzielił nas na grupy. Jedziemy w nowy teren. Jestem bardzo ciekaw, co tam spotka mnie myśliwego, jakie emocje i przygody dzisiaj będę przeżywał. Ale z drugiej strony tak naprawdę bardziej chodzi o to, że się spotkaliśmy, że poznam nowy teren, że po prostu tutaj jestem. Dojechaliśmy już na miejsce, za chwilę wysiadam z samochodu, a Was bardzo proszę, zostańcie z nami, bo na pewno dużo się będzie działo, jak to bywa na polowaniu i w przyrodzie. Robią to jest wielkie oczy, że to faktycznie tak jest. A ten temat łowiectwa i w ogóle pozyskiwania zwierzyny, jak kiedyś to było w każdym domu, bo każdy na niedzielę rosół, chciał gotował, tak. Gotować i tak dalej. Skądś ta kura się brała i tak dalej. A dzisiaj tracimy w społeczeństwie tą wiedzę na temat pożywienia, skąd on się bierze,
bo wiadomo, w większości nas wszyscy do sklepu idą. Tak, szczególnie nowe pokolenia mówią, tak, żeby nam, nie wiem, no, kawałek mięsa pochodzi z Biedronki na przykład, nie? Pamiętam czasy, jeszcze za dzieciaka, jak kupowało się drób, kiedyś to SKR je rozprowadzały, sprowadzały i ktoś kupował sobie po 30 i tak dalej. I one były hodowane w domu, dorastały, przyszła wiosna, koguty co? Tłukły się. Tak. Tłukły się tego, krew się lała po podwórku. Dokładnie. Co wtedy babcia z dziadkiem robili? No, trzeba zmniejszyć koguty. Zredukować. Do zamrażarki, na pożywienie, a generalnie kury miały jajka, bądź też były kury siadłe, które... No właśnie, zgubiliśmy gdzieś po drodze tą genezę tej naszej żywności i pożywienia, bo tak jak powiedziałeś, my dzisiaj znamy to wszystko z Biedronki, z dużych dyskontów spożywczych, a tak naprawdę to wszystko pochodzi zupełnie z innego źródła. Dobra, Przemku, wiesz co? I co? Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy na terenie obwodu 390, gmina Lisków. Gmina Lisków. I koło Lis. I koło Lis w Liskowie. Poszukujemy bażantu i będziemy się starać, żeby kolegą dzisiaj poszczęściło i żeby kolegom pokazać nasze łowisko, że jest bogate w tego bażanta. No to co? Polujmy. Polujmy. Polowanie na bażanty to naprawdę zupełnie inna specyfika polowania zbiorowego, jaką znam. Tutaj koguty rwą się dosłownie natychmiast, więc ta dynamika jest naprawdę ogromna. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym muszę Wam powiedzieć. Żeby fajnie i skutecznie polować na bażanty, trzeba mieć naprawdę nie lada kondycję fizyczną. Dlaczego? Dlatego, że na moim obuwiu, na każdym jednym jest co najmniej pół kilograma błota, jak nie więcej, więc wyobraźcie sobie, że teraz czuję się, jakbym był na siłowni. Ale z drugiej strony przyjemny z pożytecznym, bo jak wiecie, wysiłek na świeżym powietrzu to naprawdę samo zdrowie. Teraz Dawid. Daj aport, daj. Pięknie. Daj aport, no daj. No daj. Widzieliście tą wspaniałą pracę psa? Właśnie dlatego prawo między innymi reguluje to w ten sposób, że na takim polowaniu na pióro pies jest nieodzownym elementem. Bo wyobraźcie sobie, kiedy ptak jest zbarczony, to nie tak jak w przypadku zwierzyny grubej, kiedy jest dużo farby, możemy szukać postrzałka po farbie. Tutaj ptaki wyciekają, chowają się w szuwary, w rowy, w suche trawy.
człowiek nie ma szans na to, żeby znaleźć takiego ptaka. Dlatego jestem mega zadowolony, mega podekscytowany pracą wspaniałego psa. Brawo, stary. Leon, brawo. Ej, skowronek, słyszysz? Cieć. Tak, skowronek. Skowronek. Tam jest. Co? Widziałem. Skowronek chyba, nie? No. Tak, skowronek. Ej, na drogę. Coś tam jest. Kura. Patrz, kura. Dobra, przepuść. Czują dobrze, kurwa. O, patrz, zająca. Teraz. Ja już chyba trzeci. Kura! A jak to? Kura! Kogut! O, no! Strzelaj! Kura! Ale co? Kogut! Szymek! Jak już tu wszystko było, ile tu było wszystkie, wiesz? No tu jest. Już chyba coś znowu wyczuł. O, patrz, kogut! Robił wszystko i... Kogut! Strzelaj, no! A ja bym się zabić... Aport! Nie, powiem ci, że pięknie tutaj. Aport! Daj aport, daj. No daj. Daj aport. Daj. Dobry pies. Zobacz, Jarku, pies 3 razy poprawiał aport, bażant niepognieciony, delikatnie brany, także gładziutki. A powiedz, jak należy właśnie ułożyć psa, żeby on dokładnie nie pogniótł tej tuszy? To jest kwestia rasy, wiesz, ci powiem szczerze, labradory mają to do siebie, że biorą lekki aport. Aha, rozumiem. Lekko poprawiają, także bażant jest w całości, niezniszczony, kulinarnie bardzo przydatny. No tak, oczywiście, no w końcu po to polujemy, żeby je później spożytkować kulinarnie. Wiesz co, chciałbym pokazać i powiedzieć naszym widzom, jak rozpoznać wiek bażanta. Te odrostki tutaj na tych ciekach, bo łapki nazywamy ciekami i często słyszycie na pewno, jak się mówi, że bażanty wyciekają z remizy, więc biegną, innymi słowy, na pieszo uciekają, opuszczają remizę. Ten wyrostek nazywamy ostrogą. Na tej ostrodze każdego roku, od drugiego roku życia, pojawiają się pierścienie, tak? I na tej podstawie tych ilości pierścieni można oszacować, jaki jest wiek koguta. Ten kogutek jest bardzo młodym, jest młodym osobnikiem, ten drugi jest również młodym. Czyli wiemy, że mamy do czynienia z młodymi kogutami. Bardzo mięciutkie i bardzo, jeszcze raz powtórzę, przydatne kulinarne. Dobra pieczeń z nich będzie. Lub rosołek. Rosołek, tak, to klasyka i bardzo dobry. A pięknie. Kolego Przemku, gratuluję celnych strzałów. Dziękuję. Koledzy, proszę uprzejmie. Chętnie chciałem kolegom odpuścić, ale już widzę, że jeden i drugi kolega nie do końca przygotowani z bronią, więc czekałem do końca. No, nie było wyjścia, ale dziękuję. Hubert podarzył, także tak jest. Wszystko fajnie wyszło. Gratuluję, Przemku. Dziękuję. Bardzo ładnie.
Wiesz, dla mnie takie polowanie to jest jakaś kompletna nowość, nie? Więc ja nie jestem obyty. Ja wolę sobie na spokojnie popatrzeć, wiesz, jak przygotować. Nie, ja nie lubię szarżować. Ja tego nie wiem, wy tam na Pomorzu to raczej tak z bażantem... No co, w ogóle nie polujemy. My na drobną zwierzynę w ogóle nie polujemy. Więc ja nie jestem kompletnie obyty, rozumiesz, o co chodzi, z gładkolufymi. My generalnie z populacji zwierząt łownych, które występują, to nie pozyskujemy Daniela, jarząbka, który u nas nie występuje. No, no wiadomo. I oprócz tego nie mam w planie łowieckim... jeszcze jakieś jednej sztuki. No, no ale nieważne. Tam pomijam. No ja powiem tobie, że generalnie ze szucerem to się bardzo dobrze czuję, więc ja jestem obstrzelany właśnie z gwintowanej bardzo dobrze, nie? A z gładkich, no... Także wiesz, wracając do samego polowania, tak jak powiedziałem, ja nie jestem obyty do końca, więc nie lubię szarżować, nie? Przemku, tak? Duże rozlewisko, trzciny, tym razem na kaczki? Haj, kiedyś kaczki i kaczory polowało się do maja. Tak, dokładnie. Takie to były czasy. Polowania. Więc na kaczory można było zapolować. Mamy tutaj staw, natomiast za stawem są takie trzcinowiska i tak dalej, więc uważam, że tu powinny być też bażanty, może koguty też. No i super. Zobaczymy. Super. No tak, to co? Smacznego. Ale to przecież to w niczym nie przeszkadza. Patrz, 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 patrz. Słuchajcie, w tej chwili przyjechaliśmy w nowe miejsce, jak widzieliście. Rozprowadzający rozprowadza nas dookoła tej właśnie remizy, w której spodziewamy się tych pięknych, egzotycznych ptaków. Pogoda jest przepiękna, zajęcy dopisuje na polu naprawdę dużo, aczkolwiek na nie nie polujemy. Ale efekty wizualne i estetyczne są naprawdę bardzo przednie, więc zostańcie z nami do samego końca. Tym razem szczęście uśmiechnęło się w ten słoneczny dzień również do mnie. Strzelałem do kogucika, kolega również strzelał, kogut zaległ spadł w trzcinowisko. W tej chwili piesek go szuka, mam nadzieję, że go znajdzie. Jakbym to podsumował? Słuchajcie, emocje są naprawdę przeogromne, ale gdzieś z tyłu głowy cały czas pamiętam i myślę o tym, że jestem blisko zabudowań, że dookoła mnie po prostu spacerują ludzie. Więc ja, prawdę mówiąc, nie jestem obyty w tego typu polowaniach, więc tym bardziej uwierzcie, jest mi trudno podjąć decyzję do bezpiecznego, co najważniejsze, strzału. Ale, tak jak powiedziałem, oddałem pierwszy strzał, a dzień jeszcze naprawdę długi.
Słuchajcie, jednak święty Hubert podarzył i rzeczywiście kogucik został znaleziony i zaaportowany przez psa. Mówi się, że pies doskonale wie, kto jest szczęśliwym strzelcem i do kogo należy zwierzyna. Jak widzieliście, pies od razu, jak po sznurku, zaaportował tego pięknego koguta prosto pod moje nogi. No cóż mogę powiedzieć, ten przepiękny ptak z całą pewnością dla mnie jest ogromną satysfakcją łowiecką, ale jeszcze większą przyjemnością jest oglądanie pracy naszych czworonożnych przyjaciół. Powiem wam szczerze, że aura jest przepiękna, towarzystwo wręcz fantastyczne, bo to otwarci, uśmiechnięci ludzie. No niczego innego chyba tak naprawdę do życia mi nie jest potrzebne. Atmosfera gorąca, jak to słońce na niebie. Kurczę, kolego, nie dosyć, że piękna aura, piękne rozlewiska wód. Gratuluję strzału. I pięknego koguta, święty Hubert darzył. Dashbur, dziękuję. I co najważniejsze, w towarzystwie otwartych, uśmiechniętych ludzi. I to jest to najważniejsze. Tak jest. I zapraszamy na kolejny miot. Pod nóg, to ja ci wystawiłem. Ty, ale ty widziałeś to? Kurde, ja tam stałem. Przemek, to ja cały czas stałem. Zobacz, ci wystawiłem koguta. No se skoczył się raz chyba. Zdążył nagrać? Jasny, ja widziałem, że on stąd wyskoczył. Ale poważnie wziął? Słuchajcie, poczekajcie. Ale niesamowite, ty. Ja przeszedłem, ty przechodzisz, a tu chyba rząd cię zrywa. Dobry. Mamy kolejnego bażanta. Idziemy dalej. Już się zerwały. Wszystko siadło przy kępie. Widziałem, widziałem. One już były raz zerwane, więc one już... O, idzie, idzie, idzie. O, idzie kogut! Kogut! Brawo! Nie no, niesamowite miejsce. I tu same koguty. Chodźmy, przejdziemy to do końca, lepiej sprawdzić. To naprawdę wspaniałe miejsce. Koguty rwały się na lewo i prawo. Tych bażantów naprawdę tutaj jest sporo. Dlatego postanowiliśmy przejść do samego końca. Być może jeszcze coś się tam zaczaiło. Koledzy pozyskali trzy ptaki, popisując się przy tym naprawdę przepięknymi, efektownymi strzałami. Kolego Przemku,
powiem tobie, że... Podarzyło. Ale wiesz co, w tym momencie jesteśmy winni, żeby naszym widzom opowiedzieć, co tutaj się stało, bo dynamika była ogromna i działo się naprawdę dużo. Pierwsza sytuacja. Pozwolisz, że wrócę do pierwszej sytuacji. Tak. No zachowałem się jak rasowy płochacz, przyznaj. Piękne to było, w życiu się nie spodziewałem. Podchodząc do rowu melioracyjnego, stanąłem sobie, stoję, czekam za kolegami. W związku z czym kolega Jarek, ja poszedłem dwa kroki dalej, on w to samo miejsce, a spod nóg wyrywa się kogut. Tak, i oczywiście zakończyłeś to naprawdę przepięknym strzałem, czystym, naprawdę, gratuluję. Niesamowita sytuacja, dużo emocji, fajna Ale sprawa. Chciałbym, dobra, to mamy pierwszą sytuację, druga sytuacja. Druga sytuacja, po rowie melioracyjnym, mówię, koledzy, troszeczkę dalej. Zobaczymy, może będą bażanty troszeczkę dalej. I oczywiście, żeśmy spotkali bardzo dużo kogutów. Część nas przechytrzyła. Zdążyła odlecieć trochę dalej. Ale były też takie, które poszły na linię, czyli na nas. Ale skupmy się, proszę Przemku, na drugiej sytuacji, na oddanie strzału. Bo to, co zrobiłeś, to było naprawdę mistrzostwo według mnie. Super sytuacja. Rozleciały się koguty, piękny bukiet. Ale jeden z kogutów fajnie pikował w górę. I nade mnie kolega... Jeden tam próbował go lekko strzelić, ale jakoś mu to nie wyszło i moje przyłożenie, mojego Merkla 12 powodowało to, że zwierzę padło w ogniu. Naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować raz jeszcze, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Przyznam się widzą, że ja też oddałem dwa strzały. No, wynik jest jaki jest. Nie będę mówił, bo wszyscy się domyślają, jaki ten wynik jest, bo nie jestem obtruczony tutaj bażantami. Ale co nie zmienia faktu, że naprawdę bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Z całą pewnością, Przemku, no brakuje mi tego bycia, wiesz, z tą gładką lufą. I to tam nie ulega wątpliwości. Co nie zmienia faktu, tak jak powiedziałem. Fantastyczne sytuacje, dużo pióra, wspaniała praca psa, tak? No, to wszystko tworzy no, cały bukiet tych doznań, tych emocji, no coś fantastycznego. Nie tylko udaje nam się strzelić, ale też spotkać dużo kur, dużo kogutów, generalnie... A wiesz co, wykorzystam jeszcze sytuację, bo to mnie zastanawia i z całą pewnością nasi widzowie też takie pytanie wpadnie im do głowy. Bo generalnie jest tak, bo tych bażantów rzeczywiście, tego ptactwa tutaj u Ciebie w obwodzie widzę sporo. No nie ma się co oszukiwać, bo tak jak powiedziałeś, no część ptaków nas przechytrzyła, czyli one wystartowały dużo wcześniej. Jest tych ptaków dużo, czyli jeżeli możesz powiedzieć, co należy zrobić? Czy introdukujecie bażanta w swoje łowisko? Swego czasu, lat do tyłu, żeśmy dużo introdukowali. Natomiast no, część tego kupionego bażanta, ona też szybko ginie, gdyż ona nie do końca, ona musi się zaadoptować gdzieś. Mhm. Natomiast obraliśmy taką kwestię, aby zredukować jak tylko się da lisa. Udaje nam się to robić. Kiedyś pozyskiwaliśmy bardzo dużo lisa, teraz już troszeczkę mniej go pozyskujemy. Natomiast planujemy go no, dość znacznie, żeby można było go redukować do maksimum. Chociaż on i tak nachodzi, on i tak występuje. Same jedno koło to troszeczkę mało, ościeżne koła zapraszamy hodowców z psami na stogach. Bardzo dużo polujemy w nocy na lisa, drapieżniki. Więc fajnie nam to wychodzi, ale przekłada się na dużą populację bażanta. Bardzo dużo spotykamy też już kuropatwy. No i zająca, którego dzisiaj tak, niemało no tak, dzisiaj widziałeś. Tak, chyba. Tak, zajęcy jest naprawdę sporo, też widać ewidentnie. A proszę mi powiedz jeszcze jedną rzecz, bo jak wiemy, no nie tylko lis tak naprawdę to po głowie tego ptactwa tutaj przetrzebia. Ale przecież również są inne drapieżniki, prawda? Krukowate, jak wiemy, no one tam też nie znają litości. No jak również dziki, które bardzo chętnie wyjadają lęgi, prawda? Tak, jeśli chodzi o populację dzika, u nas nie jest ona taka znaczna, gdyż to są obwody polne i nie ma tego szlaku migracyjnego aż tego. Natomiast on też również występuje tutaj. Jakieś tam ilości go pozyskujemy w ciągu roku. Natomiast no oczywiście jak najbardziej, czy to krukowate, no... Młodzież, która generalnie z lęgu wychodzi, czy młode zające i tak dalej, to one najbardziej są narażane na drapieżniki. Tak. Na drapieżniki, które no, takie małe zwierzę no, nie jest w stanie się gdzieś oddalić, szybko uciec czy cokolwiek. I tych drapieżników w Polsce jest różnego rodzaju bardzo dużo, no bo wiemy, które się tą zwierzyną drobną żywią i tak dalej, ją też w znacznym stopniu redukują. No ale na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości redukować tych drapieżników, które też mają wpływ na tą młodzież, która generalnie wiosną przychodzi. Yes.
i ona ginie spośród różnych drapieżników, czy to krukowatych, czy to drapieżników szponiastych, czy też drapieżników domowych, których też no nieraz dość licznie występują. Mieszkańcy trochę słabo zabezpieczają te swoje zwierzęta domowe, żeby one... Brak tej opieki, prawda? Brak tej opieki, żeby ten w okresie wiosennym, gdy przychodzi ta młodzież, gdy są wykoty, gdy są wylęgi i tak dalej, żeby ona nie wychodziła na te pola i nie żywiła się na polu, no bo to mieszkańcy i rolnicy powinni na to zwrócić uwagę, że to zwierzę powinno pilnować jego domu, jego ogrodzenia, jego zagrody i tak dalej, a nie biegania po polach i gonienia saren, koźlaków, tego typu rzeczy. Dokładnie. Z całą pewnością poruszymy dzisiaj z Przemkiem jeszcze nie jeden temat związany z łowiectwem i z gospodarką łowiecką, ale teraz, Przemek, nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz serdecznie z całego serca Ci pogratulować, bo to naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, a my robimy sobie przerwę, bo trochę wysiłku fizycznego za nami i zapraszam na smaczną dziczyznę. Wiesz co, ty jesteś gospodarzem u siebie w obwodzie i na łowisku, ale ja znam jednego gościa, który na pewno będzie czynił tu wspaniale honory. Gość, który zajmuje się dziczyzną, dziką kuchnią. Andrzeju, pozwolisz? Zapraszamy, kolega. Czyń honory. Magiczny koszyczek, koledzy. Szynka z jelenia, tutaj mamy boczek. O, może te szynki z jelenia chcecie, co? O. No bardzo, my chcemy wszystko. Jesteście... Właśnie w trakcie polowania, więc smaki Wam się wyostrzyły. A troszkę kalorii żeśmy stracili, więc musimy je teraz troszeczkę uzupełnić, ale samymi pysznościami z lasu. O, tutaj pyszności z lasu. Ja się też poczęstuję. Oczywiście, zapraszamy. Wybaczcie, że nie mam maszyny do krojenia szynki, ona jest dość gruba. Ale właśnie, no tak ma być, na bogato, Andrzeju, na bogato. Raz a dobrze. Tak, raz a dobrze. Ja położę tutaj trochę, nic się nie stanie. No ale może inaczej, no przecież myśliwi wiedzą, że dziczyzna zawsze jest dobra, najzdrowsza. Albo bardzo dobra. Albo bardzo ktoś dobra. Ktoś by powiedział, że jelenina nie nadaje się do wędzenia. Idealna. Ładna. Ale dlaczego się nie nadaje? No bo niektórzy uważają, że szynka z dzika jest wyżej postawiona nad szynką z jelenia. Ja uważam, że szynka z jelenia ma swój smak, długo dojrzewa, potem jest w zimnym wydymem wędzona przez 12 godzin i Ci powiem szczerze, to jest akurat szynka z takiej 6-letniej łani i to jest idealny materiał. Także Jarku, pozwolisz? No jasne, dziękuję. Czekałem na to z ogromną niecierpliwością. Także jelenina również nadaje się. Słuchajcie, czy może być coś piękniejszego? Jesteśmy w terenie, przepiękna pogoda, wspaniali ludzie, pasjonaci, a nagrodą i zwieńczeniem dzisiejszej przygody łowieckiej jest ta przepyszna dziczyzna, którą zawsze będziemy polecać, tak Andrzeju? Zawsze. Bo zdrowo i smacznie i naturalnie. A, oczywiście, Jaku. Dlatego kolega Andrzej zawsze jest mile u nas widziany. bo to jest takie przeżołądek do serca, nie? Koszyczkiem. No, nowe miejsce, ale naprawdę obiecująco wygląda. Słuchaj, są trzcinowiska, jest pozostałość po kukurydzy, powinny czyli być idealne warunki tak. Bytowe spełnione absolutnie w 100%, prawda? Natomiast wszystko się okaże po sprawdzeniu przez naszego... Ale ja nie wątpię, że te ptaki tutaj są, bo jak widzę już właśnie do tej pory, jak obserwuję, no tych ptaków jest mnóstwo, dużo się dzieje. Warto niestety u Ciebie. Żartuję oczywiście. To kwestia umiejętności, to jest moja wina. Tak. No dobra, to co? Gdzie mam pójść? Słuchaj, Ty pójdziesz z Markiem sobie na koniec, aha, tam sobie zaflankujecie i sobie staniecie na czole, dobra, a my z pieskiem przejdziemy to w tamtą stronę. Okej, okay, dobra, to ruszam. Thank you.
maszynowej strony. Pięknie. Brawo, Marek. On mi się tu ładnie podniósł, wiesz, tutaj, ale by musiał w Andrzeja stronę strzelać. No, kolego, gratuluję serdecznie. Dało się. Dashboard. Za drugim razem. Ale widziałeś, jaka sytuacja była? Generalnie rzeczywiście kogut się poderwał tam u mnie. Tak. I no, miałem wykładaną sytuację, ale naprzeciwka widziałem, jak szedł kolega Andrzej z psem. I on był nisko, bardzo nisko, więc ja nawet absolutnie nie pomyślałem o tym, żeby się złożyć do koguta. Co tobie dało szansę? No idealnie i pełen sukces. Nadleciał, dostał raz, drugi. Jest. Sztuka. Pięknie, gratuluję serdecznie. To dziękuję. Polowanie naprawdę super, nie? Dziękuję serdecznie. Dashboard. Cóż, panowie, dzień powoli zbliża się do końca. Chciałbym, żebyśmy się z naszymi widzami podzielili emocjami. Co każdy z nas dzisiaj przeżył? Andrzejku. Wspaniałe polowanie. Dużo pióra, dużo strzałów, celnych strzałów. Są efekty dzisiejszego polowania. Pogoda piękna, także ci powiem szczerze, nic dodać, nic ująć. Wspaniale. Czyli lepiej spędzić czas tutaj niż przed telewizorem. No, oczywiście. Marku, a twoje odczucia? Ja jako gość tutaj jestem też zadowolony. Bażanta sobie strzeliłem, jest super, pogoda odpowiednia, pochodziliśmy trochę, zmęczyliśmy się, nie ma nic lepszego. No i co najważniejsze, myślę, panowie, jeszcze godne uwagi, że spędziliśmy ten czas w pasji, razem, przeżywamy wspólnie te emocje, no to uważam, że jest najwyższa wartość. No ale teraz oddamy głos, moi drodzy, naszemu gospodarzowi. Przemku, proszę. Ja jako gospodarz postarałem się, myślę, koledzy. Zwierzyna dopisała, pióro pozyskane. No i myślę, że wszyscy jesteście super zadowoleni. Wspólnego... A widzisz te banany na naszych twarzach? Widzę, oczywiście, jak najbardziej. No i cieszę się, że się cieszycie, ale też cieszę się, że przyjechaliście, że zobaczyliście, jak wyglądają trochę inne łowiska w Polsce, jak dokładnie, można polować na pióro. Oczywiście drapieżnika nie spotkaliśmy. Nie wiem, czy to mi przykro, czy nie przykro. Generalnie się cieszę, no bo pióra generalnie w każdym miecie żeśmy spotkali, tak? Dokładnie tak. Czyli no, bażanty koguty. Dokładnie. Więc moi drodzy, konkluzja i wniosek jest tylko jeden. Spędzenie na łonie natury wolnego czasu w przepięknym dniu w towarzystwie przyjaciół i przy darzącym Boże, tak mogę powiedzieć, darzącym Boże, to naprawdę nic bardziej wyśmienitego, co moglibyśmy sobie wymyślić na niedzielny dzień właściwie, prawda? Więc zachęcam Was serdecznie z tego miejsca, żeby właśnie wolny czas, każdy kiedy możecie, spędzić go na łonie natury razem ze swoimi przyjaciółmi. No co, Przemku, ty teraz rozumiem, ruszamy już na zbiórkę. Oficjalną zbiórkę, odprawę. Będzie zakończenie polowania, będzie pokot. No i oczywiście na sam koniec poczęstunek wyrobami i... Czyli jak polowanie, no to wiadomo, że dziczyzna. Oczywiście i dziczyzna i mamy zaprzyjaźnione gastronomię, która dla nas też pewnych innych kwestii też nam przygotowuje i
będzie dostarczone. Części my żeśmy zrobili własnymi rękami. Ja nie ukrywam również, Przemku, że wykorzystam sytuację, że tutaj jesteśmy, bo będę Cię zapraszał przed kamerę jeszcze tam na miejscu, w Waszej stanicy, żebyś chwilę poopowiadał, bo naprawdę robi to wrażenie. Wyobrażam sobie, ile ciężkiej pracy to kosztowało myśliwych charytatywnie, bo to trzeba podkreślić, ale efekty zobaczycie jeszcze sami. No to co, jedziemy? Jedziemy. Dażbur. Dażbur? Dażbur. Koledzy, jak co roku się widzimy, spotykamy, stało się troszeczkę tradycją taką, że się spotykamy w ostatni tydzień lutego tradycyjnie z kolegami, z gośćmi i ten pokład jest jaki jest, ładny, nie? Zawsze i goście miło słyszeć, że mówią, że tego bażanta jest sporo, no i są zadowoleni, to nam wystarcza. Jak to jedna moja może koleżanka powiedziała, że życie nam ucieka, trzeba z niego korzystać, także korzystajmy jak najdłużej i najdłużej się spotykajmy. Żeby to fajnie, fajnie brzmiało, nie? Nie wiem, czy koniec polowania się zdarzy. No, nasz ból. Śmierć. Dobrze. Teraz się zajmę. Ale to jest oddanie hołdu, więc czapki się ściąga. I dasz ból też się ściąga. Co? Co? Nie wiem, kiedy się co gra. Dziękujemy. Dziękujemy, brawo do trębacza. Coś mówi? Która polowania? Szanowni koledzy, w dniu dzisiejszym pozyskaliśmy 23, tak? Tak. 23 bażanty. Gratuluję strzelcom. Gratuluję tym, którzy też strzelali. Gratuluję tym, którzy też widzieli. I widzieli, bo to najważniejsze. Ale najważniejsze w tym wszystkim to jest nasze spotkanie, że możemy się spotykać i rozmawiać. I wspominać piękne chwile, które dzisiaj żeśmy przeżyli. Także wymieniamy teraz w dniu dzisiejszym króla polowania. Królem polowania został kolega Przemysław Ignasz. Dziękuję. Brawo. Znowu! Wicekrólem ty, tak? Tak? Wicekrólem ty. To teraz ja jeszcze ogłoszę wicekróla polowania. Wicekrólem polowania został kolega Michał Poniatowski. Przy stoliku po malarstwo, nie? Poczekaj. Nie wiem, czy nie będziemy kłaniać. Prośba moja taka i pytanie. Czy któryś z kolegów chce powiedzieć parę słów? Może kolega łowczy? Koledzy, spotkaliśmy się w pięknych okolicznościach przyrody, bym powiedział. Hubert nam podarzył piękną pogodą, pięknym pokotem, który właśnie tutaj widać. Przede wszystkim to mi się podobało, że była bardzo miła atmosfera. Także psy się ucieszyły, myśmy się ucieszyli tym właśnie polowaniem. Także no, byle tylko tak dalej, bylebyśmy się zdrowi spotykali w przyszłości. Ja bardzo dziękuję tu za gościnność, tu koledze seniorowi, bo to on mnie tutaj zaprasza co roku, pewnie on tu takie stara się ten i synowie przyjmują tą pałeczkę po nim, że wszystkich tutaj zapraszają. Także bardzo, bardzo dziękuję za miłą atmosferę, za fajne towarzystwo i przede wszystkim za obfite łowiska, bo naprawdę tych bażantów nie spodziewaliśmy się, że aż tyle będzie w takich miejscach jak no mnóstwo wody, pewnie było mniej wody, pewnie byłby lepszy pokot, ale nie ma się co tutaj ten, bo naprawdę jest bardzo, bardzo
zacny pokot i bardzo fajnie to polowanie minęło. Także bardzo dziękuję. Koledzy, nasz bój. Dziękujemy. Szanowni koledzy, dobra, bo tam widzę, że jadło się jakieś szykuje, kurde, a my tu przedłużamy. Trzymamy wasze żołądki. Tu jeszcze prosiłbym kolegę Jarka, może też w kwestii swojej jeździ po całej Polsce, powie trochę parę słów o naszym kole. I, to znaczy ja chciałem słuchać... Zapraszam tutaj. Tak? Tak. Dobrze, okej. Okay. Koleżanki, koledzy, ja chciałem serdecznie, szanowny zarządzie, podziękować za naprawdę fajne polowanie. Zaproszenie dla mnie to jest takie coś nowego, ponieważ tam, gdzie poluję, czyli w Kole Łowieckim Orlik Szczecin, generalnie polujemy tylko i wyłącznie na zwierzynę grubą. To jest zachodnie Pomorze, więc dla mnie to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Dla was to jest codzienność, dla mnie naprawdę bardzo duże emocje. Na co chciałem zwrócić uwagę? Generalnie łowczy okręgowy już powiedział, na co chciałem zwrócić uwagę. Nie będę się powtarzał, ale rzeczywiście chciałbym i apeluję, żebyśmy takie chwile bardzo mocno celebrowali razem ze sobą, bo w trudnych czasach naszego łowiectwa, no dzisiaj to, że możemy się razem spotkać, dzielić pomiędzy wspólnie tą pasją, którą darzymy do przyrody ojczystej, to jest coś wyjątkowego. I dzięki właśnie takim chwilom mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że te chwile, te łowiectwo przetrwają długo, jeszcze bardzo długo. Dziękuję serdecznie raz jeszcze zarządowi za zaproszenie. No i mam nadzieję, że jeszcze tutaj do was wrócę. Zapraszamy. Przez skromność i złośliwość tylko powiem, że kolega Przemysław jest tak gościnny, że został królem polowania. Ale to samutko chciałem powiedzieć. Ale tym bardziej serdecznie gratuluję, ale bardzo się cieszę. Ja kolegę zawsze zapraszam, bo takiego płochacza jak kolega do drugiego. Dziękuję raz jeszcze. Dasz bur. Koło łowieckie to nie tylko myśliwy, nie tylko polowanie, ale również to, co się dzieje dookoła niego. W tym przypadku jesteśmy w przepięknej posiadłości koła łowieckiego Lis w Liskowie. Prawda. Wiesz co, Przemku, masz teraz idealną okazję, żeby się pochwalić tym przepięknym obiektem. To, co mogę powiedzieć, obecny zarząd jest od drugą kadencję. Ten obiekt powstał, czyli ta 1/4 część, dwie kadencje temu. Natomiast obecny zarząd postanowił rozbudować nasz obiekt i powiększyć go znacznie o miejsce dla możliwości przespania się, przyjeżdżając do koła czy na polowanie. I miejsce, gdzie możemy rozłożyć stoły, gdzie możemy pobiesiadować, gdzie możemy... Pobyć razem, porozmawiać, wymienić się swoimi przeżyciami na tym naszym spotkaniu i to w łowisku i to tutaj, więc cieszymy się i koledzy z koła bardzo się cieszą, że takie coś powstało. Ta inicjatywa powstała na jednym z walnych zgromadzeń zgłoszone przez jednego z członków naszego koła. No i zaczynając od tych powiedzmy 30 metrów kwadratowych, no rozbudowaliśmy fajnie tą naszą siedzibę, że dzisiaj jesteśmy się w stanie i miło pochwalić różnym innym kolegom, którzy przyjeżdżają, którzy nam zazdroszczą, mając możliwość i budżety dużo większe. No nie wszyscy posiadają tego typu posiadłości, tego typu miejsca spotkań i tak dalej, a niektóre koła też wiadomo pod chmurką. Więc namawiam do... Ale przepraszam, wejdę w słowo, Przemek, pozwól mi wybacz, bo nasi widzowie zapewne są zainteresowani. Co najważniejsze, moi drodzy, takie inicjatywy powstają charytatywnie od strony myśliwych, czyli myśliwi pracują tutaj zupełnie za darmo. Tak, to co my jako koło, oprócz tego, że musimy kupić jakąś cegłę, jakieś zaprawę, to są kwestie oczywiste, to ci wszyscy nasi koledzy z naszego koła przyjeżdżają, społecznie tu pracują, żeby ten obiekt wyglądał i żebyśmy mogli
poszczycić się tym przed innymi kolegami. Wiesz co, jeszcze podsłyszałem gdzieś tam, jak staliśmy przed zbiórką, że ten obiekt jest dostępny również nie tylko dla myśliwych. To jest godne uwagi. Myśl naszego koła była taka, żeby nie tylko my jako myśliwi korzystali z tego obiektu, korzystali z tego również radni gminy, sołtysi, mogący spotykać tutaj i zapraszać na różnego rodzaju zebrania społeczność lokalną. My też organizujemy pewne spotkania z radnymi sołtysami, opowiadając im o łowiectwie, przedstawiając im, na czym to łowiectwo polega, no bo nie łudźmy się, no bardzo dużo ludzi nie wie, z czym to zjeść i jak to ma wyglądać, to i czy to faktycznie powinno być to łowiectwo, czy nie powinno. Więc próbujemy im przybliżyć kwestię naszego łowiska, terenu, obwodu, i żeby oni wiedzieli, że my po coś istniejemy i jak będą mieli problem, czy to ze szkodami, czy z kwestiami jakimiś innymi drapieżnikami i tak dalej, żeby mogli do nas zadzwonić, poradzić się, że po to jesteśmy, że jesteśmy dla społeczeństwa też. Co najważniejsze również, moi drodzy, w tej sytuacji warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Skoro myśliwi są na tyle otwarci, że udostępniają ten wspaniały obiekt dla innych społeczności lokalnych, no to chyba o czymś świadczy. Nikogo przekonywać tutaj już nie muszę, że myśliwy to otwarty, szczery i fajny człowiek. Tak, i taka nasza rola też, żebyśmy spotykali się z tymi mieszkańcami, nie tylko w gronie samych myśliwych, ale rozmawiali o kwestiach problemowych natury gminy, powiatu, bo również takie sytuacje na takich spotkaniach powstają, że tam potrzeba droga, a to zapraszamy wójta, a to zapraszamy starostę powiatu, więc on, spotykając się i z myśliwymi, i z rolnikami, i jednocześnie z mieszkańcami, mogą wymienić ze sobą różne relacje, poglądy, wiedzieć, gdzie środki też publiczne można komuś ułatwić życie do... Jasne, że tak. Budując drogi, czy tam... Wiesz co, Przemek, na koniec już, bo naprawdę robi to wszystko ogromne wrażenie. Ja widzę, jak ty to opowiadasz z taką ogromnym przekonaniem, taką pasją. I nawet taką samą pasją, jak do samego łowiectwa, no bo to jest część integralna, że tak. Szczerze mówiąc, twojego koła. Ale jeszcze chciałbym poruszyć tylko jedną rzecz tak naprawdę, bo widziałem tutaj, zaprosiliście bardzo dużo gości, więc jesteście też otwarci na innych myśliwych, żeby wymieniać się tymi poglądami, doświadczeniami, wymieniać się tym dobrem naturalnego środowiska, które jest u was, a gdzie indziej nie ma, no, tak jak w moim przypadku. Tak, mamy bardzo dużo znajomych z różnych innych kół, gdzie też jeździmy do nich na polowania, też wymiana spostrzeżeń, jak to u nich się odbywa, jak to u nas się odbywa, jaki jest zasób łowiska, czy ten zwierzostan jest fajny, czy jest ta bioróżnorodność, którą generalnie tworzymy ją i chcemy, żeby ona była jak największa, ta bioróżnorodność w naszych łowiskach i tak dalej. Ale też to są też więzi koleżeńskie, przyjacielskie. No często na całe życie. Naprawdę. Często na całe życie. Nawet gdy się nie widzimy dłuższy czas, jeden do drugiego zadzwoni, a coś cię dawno nie widziałem, co tam u ciebie słychać, dokładnie. Co porabiasz. Dokładnie tak. Kiedy możemy znów się spotkać, bo ostatnie było fajne spotkanie akurat między nami. I to nie jest piękne? To jest, to jest piękne. No cóż, moi drodzy, nam po prostu wypada już dzisiaj chyba zamknąć ten temat. Bardzo żałuję, ale przede mną jeszcze 400 km, które muszę pokonać do domu. Z całą pewnością jestem przekonany, pomimo tego, że Przemek był dzisiaj naszym gospodarzem i na tyle był miły, uczynny, że został królem polowania. A tak poważnie, tak święty Hubert nam podarzył. Ale tak poważnie, serdecznie gratuluję i bardzo mnie to cieszy, Przemysław, naprawdę bardzo. Jestem pewien, że kiedyś jeszcze tutaj wrócę. Prawdopodobnie wtedy, tak jak opowiadałeś, że dzieją się niestworzone historie przyrody w grudniu, na zloty, na te wszystkie inne rzeczy, o których opowiadałeś, dla mnie jest to po prostu nieprawdopodobne. Nam jest miło, że program ZEW Natury może przybliżyć tą prawdziwe oblicze. Tą prawdziwe oblicze polskiego myślistwa, polskiego łowiectwa i zobaczyć inną perspektywę pól, łąk, tego pięknego krajobrazu. Dokładnie. I miło nam was gościć i myślę, że to wszystko pokażecie w bardzo fajnej perspektywie i dziękuję oczywiście bardzo. Oczywiście, że tak. Dziękuję, Przemysław. A z wami, kochani, już się żegnam i oczywiście do zobaczenia już w kolejnym odcinku programu ZEW Natury.